Dzień dobry, Szanowni Państwo. Otwieram 45. sesję Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018-2023. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Witam władze miasta i gminy Nakło nad Notecią. Jest z nami Pan Burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią, Pan Sławomir Napierała. Witam dyrektorów wydziałów, jednostek organizacyjnych. Są z nami również komendanci Straży Miejskiej, pan Roman Frąckowiak i Ochotniczej Straży Pożarnej, pan Krystian Płatek, ponieważ dzisiaj mamy też punkty dotyczące bezpieczeństwa i sprawozdania przedstawione przez panów komendantów. Witam serdecznie radiosłuchaczy i wszystkie osoby, które oglądają nas za pośrednictwem mediów. Informuję państwa, iż przebieg dzisiejszej sesji jest rejestrowany za pomocą urządzeń audiowizualnych w postaci nagrania dźwięku oraz obrazu. Przechodzimy do potwierdzenia obecności na dzisiejszej sesji. Bardzo proszę o umożliwienie potwierdzenia kworum, a państwa radnych o potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji. Halo, halo. Tak, słyszymy pana radnego. Dziękuję, dziękuję. Sprawdzam, czy jesteśmy, czy już nas nie ma. Nie, nie, nie. Jesteśmy, czekamy na potwierdzenie obecności przez wszystkich radnych. Jak tylko będziemy mieć informację, to poinformuję.
Jeszcze czekamy. Jeśli ktoś nie potwierdził obecności, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 21 radnych, co stanowi wymagane kworum. Wszyscy radni są obecni, w związku z tym dzisiejsza sesja jest prawomocna i władna do podejmowania uchwał. Możemy przejść więc do kolejnego punktu, a mianowicie do przyjęcia porządku obrad. Ten porządek obrad został Państwu przesłany. Jeszcze przed sesją Pan Burmistrz złożył dwa wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Pierwszy wniosek dotyczy zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały oznaczonego w porządku jako punkt 4AA. To jest projektu dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Konanotecium umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. I drugi wniosek dotyczy dodania do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 44/941 na 2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji dofinansowania. Tutaj propozycja wprowadzenia tego projektu uchwały do porządku obrad wiąże się z opinią, tak, tutaj z pismem, decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej, stąd w projekcie tym pojawiają się, są odpowiedzią, tak, na te uwagi. Oczywiście, jeśli tutaj Rada przyjmie ten, zdecyduje się na wprowadzenie tego projektu do porządku obrad, to w odpowiednim punkcie ten projekt zostanie w całości przedstawiony. A więc mamy dwa wnioski złożone przed sesją przez Pana Burmistrza. Czy w tym momencie ktoś z Pań, Panów Radnych ma jeszcze jakieś uwagi bądź propozycje do porządku obrad? Nie widzę, a więc nie ma też uwag, jak rozumiem, więc możemy przejść do głosowania po kolei. A więc jako pierwszy ten wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały oznaczonego jako punkt 4A. Tutaj zgodnie z informacją projekt wymaga jeszcze przedyskutowania, a więc bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem tego wniosku i za zdjęciem tego projektu uchwały z porządku obrad? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo za zdjęciem projektu oznaczonego jako punkt 4AA. Oczywiście było 21 radnych, przeciw głosów nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu, a więc ten wniosek został przyjęty. Dziękuję. I drugi wniosek dotyczący dodania do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr
44 łamane na 941 na 2021 Rady Miejskiej w nagrywanym notacie w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji dofinansowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku i dodaniem do porządku obrad tego projektu? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem wniosku, bo 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty i pozostało nam głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad dzisiejszej sesji z uwzględnieniem tych zmian, a więc bez projektu uchwały oznaczonego jako punkt 4AA i z projektem nowym dodanym do porządku obrad, nad którym przed momentem głosowaliśmy, i tutaj ten projekt pojawiłby się w porządku obrad na końcu tego punktu czwartego, czyli miałby punkt, byłby to punkt 4SS. Jeśli nie ma uwag, to bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem tych zmian, nad którymi przed momentem głosowaliśmy? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za zatwierdzeniem porządku obrad dzisiejszej sesji. Było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że porządek sesji został, obrad dzisiejszej sesji został zatwierdzony. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, jeszcze chciałbym przywitać, bo widzę, że są z nami również panowie wiceburmistrzowie. Jest również pan sekretarz miasta i gminy na Konan Notecian. Serdecznie panów witam i przechodzimy do punktu drugiego, a mianowicie przyjęcie protokołu z 44 sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Ten protokół z sesji z 23 grudnia 2021 roku został sporządzony, przesłany państwu w wersji elektronicznej, wyłożony w Biurze Rady Miejskiej. Do tego protokołu nie wniesiono uwag, a więc bardzo proszę o umożliwienie głosowania nad przyjęciem protokołu z 44 sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem protokołu z 44 sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Było 21 radnych, głosów przeciw. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty. Punkt kolejny, punkt trzeci, to jest sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.
To sprawozdanie zostało Państwu radnym przekazane. Sprawozdanie jest, zostało również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, ale Panie Burmistrzu, korzystając też z tego, że no tutaj słuchają nas i widzą radiosłuchacze i mieszkańcy, myślę, że takie najważniejsze informacje również z tego sprawozdania plus może informacje, które gdzieś tam pojawiły się dodatkowo, można przedstawić. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu, o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Radiosłuchacze Radia Nakło. Przedstawiam sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z działalności między sesjami Rady Miejskiej od 23 grudnia 2021 roku do 27 stycznia 2022 roku. Informuję, że uchwały podjęte na 44 sesji w dniu 23 grudnia 2021 roku są w trakcie realizacji. Pełen tekst sprawozdania otrzymaliście Państwo, jak również dostępny on jest w biuletynie. Informuję, że 27 grudnia uczestniczyłem wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Radnymi w obchodach Święta Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji na Nakielskim Rynku odbyła się część uroczystości międzywojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego i województwa wielkopolskiego, które zorganizowane były przy naszym współudziale przez wojewodę kujawsko-pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza i wojewodę wielkopolskiego pana Michała Zielińskiego. Obaj panowie wojewodowie uczestniczyli w uroczystościach. Ponadto byli licznie zaproszeni goście, w tym dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej podpułkownik Krzysztof Stańczyk, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej profesor Wojciech Polak, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku profesor Mirosław Golon. W trakcie uroczystości wojewoda kujawsko-pomorski uhonorował medalami i dyplomami osoby zaangażowane w popularyzowanie wiedzy o powstaniu Wielkopolski. Medale i dyplomy otrzymali podharcmistrz pani Jolanta Maciejewska, pani Maria Knioła, pan Tomasz Pasieka, pani Teresa Bachta, pan Mariusz Gratkowski, pani Joanna Małysz, pani Katarzyna Mikołajczak, pan Roman Nogalski, pan Jacek Pedziński, pan Krzysztof Przygoda, pani Anna Sergot. W dalszej części otwarta została wystawa plenerowa na rynku Edmund Bartkowski, komendant Powstania Wielkopolskiego w Nakle nad Notecią. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów u stóp pomnika wdzięczności Wojsku Polskiemu, a następnie na mogile powstańczej oraz przy grobie Antoniego Nadstrakuły na Nakielskim Cmentarzu. W uroczystościach uczestniczyły liczne delegacje, harcerzy samorządu gminnego i powiatowego, Klubu Żołnierzy Rezerwy, Zakładu Karnego w Potulicach, Rycerzy Kolumba. Obecni byli wnukowie i prawnuczki Edmunda Bartkowskiego, którzy przyjechali z Poznania. Był z nami również pan starosta nakielski Tadeusz Sobot. 28 grudnia uczestniczyłem w 40. walnym zgromadzeniu, zebraniu członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, które to odbyło się w formule online. I było okazją do wstępnego podsumowania zrealizowanych zadań w 2021 roku. Jednym z głównych punktów naszych obrad było przyjęcie rozwoju strategii Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na kolejne lata oraz przyjęcie budżetu na kolejny rok. 28 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle odbył się turniej trójek i czwórek siatkarskich chłopców Mini Volley Cup Nakielski A. W zawodach wzięły udział drużyny z Olsztyna, Człuchowa, Turku, Poznania, Koszalina, Połczyna, Zdrój, Wrześni, Ozorkowa, Piły, Bydgoszczy i naszego miasta. Łącznie to ponad 160 zawodników. Ostatecznie w kategorii trójek pierwsze miejsce zajął MTS Trójka Nakło, drugie miejsce UKS Piątka Turek, a trzecie UKS Lolek Koszalin. Natomiast w kategorii czwórek klasyfikacja końcowa to pierwsze miejsce MTS Trójka Nakło, drugie miejsce MKS Mieszko Połczyn Zdrój i trzecie miejsce KPS Progres Września.
wszyscy uczestniczy zostali nagrodzeni zwycięzcy medalami, a pozostali nagrodami. Turniej został zorganizowany przy współpracy naszej spółki Nakielski Sport z Nakielskim Towarzystwem Sportowym NTS Trójkanału. 7 stycznia, w przeddzień 103. rocznicy zwycięskiej bitwy o Ślesin, złożyłem wspólnie z panem przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Wiśniewskim wiązanki kwiatów na cmentarzu w Trzeciwnicy pod tablicą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz pod tablicą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie. 12 stycznia zastępca pan Piotr Kalamon uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod przewodnictwem wojewody kujawsko-pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza. Omawiano zagadnienia dotyczące m.in. regulaminu funkcjonowania Rady, założenia celów i zasad funkcjonowania inicjatywy oraz stanu i perspektyw rozwoju lokalnych partnerstw wodnych w województwie kujawsko-pomorskim. Przewodniczącym Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego został pan Ryszard Zarudzki, a jego zastępcą został dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, pan Grzegorz Smyty. 20 stycznia przypadała 102. rocznica odzyskania przez NAKPO niepodległości, potocznie zwana powrotem do macierzy. Zastępca pan Piotr Kalamon wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej panem Pawłem Wiśniewskim oraz starostą Tadeuszem Sobolem, dyrektorem Muzeum Ziemi Krajeńskiej, złożyli kwiaty przy pomniku wdzięczności Wojsku Polskiemu. 21 stycznia w Potulicach uczciliśmy 77. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Potulic-Lebersdorf. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w potulickim kościele, której przewodniczył proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława w Nakle ksiądz Tadeusz Michalak, koncelebrantami księdzem Maciejem Szmytowskim, proboszczem parafii z Potulic oraz księdzem Romanem Sosnowskim. W uroczystości samorząd gminny reprezentował pan burmistrz Krzysztof Błoński, radni Rady Miejskiej pani Mieczysława Palicka i pani Anna Karolczak, przedstawiciele samorządu powiatowego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Potulice Historia, Teraźniejszość, Przyszłość Zakładu Karnego w Potulicach, potomkowie nieżyjących już kombatantów, więźniów obozu, przedstawiciele szkoły imieniem dzieci Potulic w Potulicach. Szanowni Państwo, przedstawiam teraz informacje z podjętych działań przez służby podległe burmistrzowi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem. Sprawozdanie to rozpocznę od informacji dotyczącej osób przebywających obecnie w kwarantannie. Szanowni Państwo, w sprawozdaniu, które było przygotowywane przedwczoraj, w treści macie liczbę 191 osób. Wczoraj było to już 340 osób, a dzisiaj to 424 osoby. W przeciągu 2 dni w kwarantannie na terenie naszej gminy liczba przebywających osób podwoiła się, nawet ponad dwukrotnie, bowiem z niespełna 200 osób do ponad 420 osób w tej chwili przebywających w kwarantannie i te liczby nieustannie rosną. Gmina Nakło nad Notecią w dalszym ciągu realizuje wszystkie zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, a przede wszystkim pomocą naszym mieszkańcom w zwalczaniu choroby zakaźnej COVID-19. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni całodobowy dyżur telefoniczny. Na bieżąco monitorujemy sytuację w kraju oraz gminie, dystrybuujemy środki ochrony osobistej. Komunikaty i informacje związane z aktualną sytuacją publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy, profilu społecznościowym Facebook oraz na antenie Radia Nakło. W dniu 12 stycznia zastępca pan Piotr Kalamon oraz kierownik referatu zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej pan Krystian Płatek uczestniczyli w wideokonferencji z wojewodą kujawsko-pomorskim panem Mikołajem Bogdanowiczem, która poświęcona była sytuacji epidemiologicznej wywołanej przez wirus na terenie naszego województwa. 7, 13 oraz 21 stycznia, wychodząc naprzeciw społecznemu oczekiwaniu oraz mając na uwadze ułatwienie dostępu do szczepionki wszystkim zainteresowanym, po raz kolejny uruchomiliśmy objazdowy punkt szczepień. Szczepimy się w domu.
gdzie zaszczepione zostały osoby starsze lub osoby mające problem z dotarciem do punktu szczepień. Zespół wyjazdowo-szczepienny składa się z personelu medycznego nowego szpitala w Nakle i Szubinie, samochodu i kierowcy z naszego gminnego centrum zarządzania kryzysowego w Nakle, obsługiwanego przez Straż Miejską. W każdej chwili można skorzystać z numeru telefonu 887 629 983 lub 887 629 984 i zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19. Szanowni Państwo, informuję, że według danych, które zasięgamy z portalu rządowego gov.pl, poziom szczepień w gminie Nakło nad Notecią na dzień 27 stycznia przedstawia się następująco. Zaszczepieni jedną dawką to ponad 18 600 osób, co stanowi około 59% ogółu mieszkańców, a w pełni zaszczepionych osób jest niespełna 18 tysięcy, co stanowi około 57% ogółu mieszkańców. Chciałbym poinformować, że uległa zmianie obsługa gospodarstw domowych objętych kwarantanną lub izolacją na terenie naszej gminy. Mieszkańcy oczekujący pomocy polegającej na dostarczeniu worków na odpady, odbioru odpadów lub zakupu artykułów pierwszej potrzeby, w tym żywności i leków, proszone są o kontakt z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią pod numerem telefonu 887 097 484 lub Strażą Miejską pod numerem telefonu 986. W tych działaniach Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tak jak wspomniałem przed chwilą, bardzo aktywnie uczestniczy Straż Miejska i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Te wszystkie działania wykonywane są tak jak w poprzednich miesiącach. Dodatkowo chciałbym poinformować, że zarządzeniem numer 1 przez 2022 wojewody kujawsko-pomorskiego z 5 stycznia 2022 roku w sprawie użycia straży gminnych i miejskich do wspólnych działań z policją od 9 stycznia tego roku do 8 lutego nasza Straż Miejska prowadzi na polecenie Komendy Powiatowej Policji w Nakle kontrolę osób przebywających w kwarantannie domowej. Od 9 stycznia tego roku strażnicy skontrolowali 836 osób. W tej chwili tak w tych działaniach związanych z przeciwdziałaniem epidemii strażnicy nasi głównie podlegają pod Komendę Powiatową Policji zgodnie z tym zarządzeniem. Szanowni Państwo, cóż tutaj dodać? Dodać można tylko jedno. Jeśli ktoś może, to zachęcamy do szczepień. Szczepionki są, można udawać się do punktu szczepień w naszym nakielskim szpitalu, zgłaszać się na te szczepienia, zapisywać i po prostu szczepić się, żeby chronić swoje życie, zdrowie i życie. Przedstawię informacje z przeprowadzonych przetargów. Informuję, że 30 grudnia ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 17 lutego 2022 roku. 31 grudnia zostały zawarte umowy w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią w ramach przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, czyli od naszych mieszkańców. Okres realizacji usług obejmuje 12 miesięcy, a ich wartość to świadczenie usług na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, których zamieszkują mieszkańcy, czyli w naszym tak zwanym systemie gospodarowania odpadami, to kwota 1 950 480 zł brutto. Świadczenie usług w zakresie odbioru i gospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk, szaretów publicznych, cmentarzy komunalnych, miejsc pamięci narodowej, usuwanie martwych zwierząt to kwota 168 458 zł 40 groszy brutto.
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu remiz strażackich budynków Urzędu Miasta Gminy to kwota 71 280 zł brutto. Również z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Nakle w trybie zamówienia z wolnej ręki w przedmiocie świadczenia usługi przeładunku odpadów komunalnych na stacji w Rozważynie została zawarta umowa na kwotę 348 840 zł brutto na cały 2022 rok. Z Enea Oświetlenie z siedzibą w Szczecinie w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie naszej gminy została również zawarta umowa. Wartość umowy, Szanowni Państwo, na świadczenie usługi oświetleniowej to 2 182 067 zł i 77 groszy brutto na rok 2022. Skubitrans spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Biskupiej w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych niesegregowanych, zmieszanych została zawarta umowa na kwotę 313 905 zł i 84 grosze brutto. Okres umowy to 12 miesięcy. W tej procedurze były złożone trzy oferty. Najtańsza to ta wybrana na 313 905 zł i 84 grosze brutto, a najdroższa to kwota 350 181 zł brutto. Została również zawarta umowa z Pocztą Polską SA z siedzibą w Warszawie w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi pocztowe w 2022 roku. Wartość umowy to 357 101 zł i 79 groszy brutto. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. 4 stycznia zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią poprzez przetransportowanie ich z Pszok, Rozważynie do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie. Postępowanie zostało rozstrzygnięte w częściach. Część pierwsza to opakowania z tworzyw sztucznych. Wykonawcą usługi został Remondis Bydgoszcz, spółka z o.o. z Bydgoszczy, z ceną 140 407 zł i 35 groszy brutto. Z wykonawcą 19 stycznia 2022 roku została zawarta umowa na realizację zamówienia. Oferta była jedyną złożoną w postępowaniu. W części drugiej zmieszane odpady opakowaniowe. Wykonawcą usługi został również Remondis, spółka z o.o. z Bydgoszczy, z ceną 569 183 zł i 76 groszy brutto. Również 19 stycznia 2022 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Oferta była jedyną złożoną w postępowaniu. W części trzeciej zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, inne niż wymienione w kodzie 170106, wykonawcą został PPUH Kurt Trans Kawiko Władysław Szyling z siedzibą w Zabartowie z ceną 51 030 zł brutto. W tym postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Najtańsza to właśnie wybrana 51 030 zł brutto, a najdroższa to cena 524 880 zł brutto. W najbliższych dniach z wykonawcą zostanie zawarta umowa. W części czwartej zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w kodzie 20.01.21 i 20.01.23 zawierające niebezpieczne składniki niekompletne. W tym postępowaniu w części czwartej nie została złożona żadna oferta, w związku z czym część została unieważniona. W części piątej leki inne niż wymienione w kodzie 200131 również nie została złożona żadna oferta i ta część została unieważniona. W części szóstej odpady wielkogabarytowe, wykonawcą usługi został Remondis Bydgoszcz, spółka z o.o. z Bydgoszczy, z kwotą 550 800 zł brutto. Z wykonawcą dnia 19 stycznia została zawarta umowa na realizację zamówienia. Tutaj oferta była jedyną złożoną w postępowaniu.
W części siódmej zużyte opony. Postępowanie zostało unieważnione, bowiem jedyny wykonawca, który złożył ofertę, nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W części ósmej opakowania z papieru i tektury. Wykonawcą usługi został Mark Recycling Polska Spółka z siedzibą w Paterku z ceną brutto 151 zł i 20 groszy. W części złożone zostały dwie oferty. Najtańsza wybrana 151 zł i 20 groszy brutto, a najdroższa to cena 75 978 zł brutto. W najbliższych dniach z wykonawcą zawarta zostanie umowa. W części dziewiątej odpady ulegające biodegradacji. Wykonawcą usługi został Remondis Bydgoszcz, spółka z o.o. Bydgoszczy z ceną 694 656 zł brutto. Wykonawcą dnia 19 stycznia 2022 roku została zawarta umowa na realizację zamówienia. Oferta była jedyną złożoną w postępowaniu. Szanowni Państwo, tak szeroko i szczegółowo przedstawiłem Państwu informacje przeprowadzonych przetargów w zakresie gospodarowania odpadami, aby unaocznić Państwu, jak ceny są rozbieżne i jak wysokie są ceny związane z zagospodarowaniem odpadów, na które my jako samorząd nie mamy wpływu. 20 stycznia ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, pierwsza edycja. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 4 lutego 2022 roku. Natomiast tutaj informuję, że komisja przetargowa na wniosek potencjalnych oferentów pracuje i rozpatruje możliwość wydłużenia tego terminu składania ofert. Wszystkie informacje znajdują się i będą na bieżąco znajdowały się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w zakresie zamówień publicznych. 25 stycznia ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią w zakresie dostawy i montażu mebli. Postępowanie zostało podzielone na części. Pierwsza na dostawę krzeseł ze sali konferencyjnej, a druga na dostawę foteli obrotowych. Termin składania to 3 lutego 2022 roku. Szanowni Państwo, informacja z realizacji zadań inwestycyjnych. 22 grudnia odbył się odbiór robót budowlanych dla zadania modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Potulicach. Wykonawcą tego zadania była firma Zakład Budmar Marek Czołecki z siedzibą w Olszewce. Kwota robót to 48 732 zł i 1 grosz brutto, a nadzór nad zadaniem prowadziła firma usługowa Jolida Andrzej Grupiński z Nakła nad Notecią. 23 grudnia odbył się odbiór robót na zadaniu budowa drogi gminnej nr 090863C ulica Wzgórze Wodociągowe. Nakle nad Notecią jezdnia ma szerokość 5 metrów, a odcinkami 3,5 i została wykonana z kostki betonowej. Szerokość chodnika to 2 metry. W zakresie zadania wykonano nawierzchnię jezdni, zjazdów, ciągów pieszych, elementy bezpieczeństwa ruchu. To zadanie było finansowane z takich źródeł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, kwota 1 810 396 zł brutto. Na koniec roku spotkała nas miła niespodzianka, bowiem otrzymaliśmy jeszcze częściowo dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od Pana Wojewody w kwocie 181 074 zł i 38 groszy brutto, co pozwoliło nam zmniejszyć środki własne, czyli udział środków własnych do kwoty 387 749 zł i 68 groszy brutto. Wykonawcą tego zadania była firma PPUH Hultrans Kawiko Władysław Szyling z siedzibą w Zabartowie, a nadzór prowadziła firma Invest Projekt Bydgoszczy. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przekażę Państwu jeszcze jedną, myślę, bardzo ważną informację, bowiem jesteśmy na początku 2022 roku i pomimo
wszystkich inwestycji, które się rozpoczynają i jeszcze rozpoczną, chciałbym powiedzieć, że w tej chwili, kiedy wspólnie tutaj z radnymi podsumowaliśmy, co już się dzieje, jakie zadania już są w trakcie realizacji, bądź za chwilę będą, to na terenie naszej gminy w tej chwili w zaangażowaniu inwestycyjnym z udziałem Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Nowecią, Samorządu Nakielskiego jest ponad 80 milionów złotych. Szanowni Państwo, w tej chwili trwają inwestycje, nie tylko jedna, bo dwie, z udziałem samorządu w zakresie mieszkalnictwa, to jest kwota około 40 milionów złotych. To około 18-17 milionów złotych w tej chwili w przetargach na zadania drogowe, które już się rozpoczęły. To 13 milionów, a będzie pewnie ta kwota jeszcze nieco wyższa, bo tam musimy jeszcze zrobić jeden przetarg na pomieszczenia w szkole, na przygotowanie zaplecza stadionu. To kwota około 13 milionów na stadion, już podpisana umowa i wykonawca ma przekazany plac budowy. I to kwota około 10 milionów złotych na Centrum Akceptacji Społecznej przy ulicy Gimnazjalnej w Nakle. Bardzo duże pieniądze, bardzo duże środki, które pozyskujemy na te zadania, to środki zewnętrzne. Tutaj nowością są środki, których nie angażuje gmina, a angażują po raz pierwszy na terenie naszej gminy mamy takie inwestycje z wykorzystaniem środków Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. To są też środki właśnie związane z budową mieszkań. Także należy wykorzystywać i staramy się to robić różne źródła finansowania po to, żebyśmy mogli rozwiązywać problemy naszych mieszkańców. Chciałbym powiedzieć, że w ostatnich tygodniach zakończyły, czy są w trakcie kończenia właśnie inwestycji, o których wspomniałem, inwestycje drogowe, które kończyły się tylko w ostatnich tygodniach i jeszcze niektóre się kończą, to kwota około 9 milionów złotych. I w tym chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną inwestycję. Inwestycję, która służy rozwojowi gospodarczemu, a mianowicie, nikt może tego nawet tak bardzo nie zauważył, ale została dokończona czy skończona już ulica Puchacza, stanowiąca element uzbrojenia dostępności do terenów inwestycyjnych po lewej stronie w kierunku Lubaszcza za stacją benzynową. Ta inwestycja kosztowała nas około 4 milionów złotych. Inwestycje, o których wspomniałem, wszystkie te inwestycje są z potężnym zaangażowaniem środków zewnętrznych. I mam tutaj na myśli fundusze związane z programem Polski Ład, fundusze inwestycji strategicznych rządowe, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego, czy środki unijne, które pozyskujemy z Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem zintegrowanych inwestycji terytorialnych województwa kujawsko-pomorskiego. Mam tutaj na myśli jeszcze starą perspektywę unijną. Także te informacje chciałem Państwu przekazać, bowiem dzisiaj mamy trudniejszą możliwość komunikacji. Jak wiemy, pandemia cały czas trwa i na koniec chciałbym tylko prosić Państwa, jeśli tylko możecie, a nie zaszczepiliście się, to informacje, które do nas docierają i które słyszymy prawie każdego dnia w środkach masowego przekazu, szczepienia dzisiaj są najbardziej skutecznym środkiem przeciwdziałania zachorowaniu, ale przede wszystkim takiemu zachorowaniu z powikłaniami, jeśli chodzi o tą straszną chorobę. Życzę wszystkim zdrowia, dbajmy o nasze zdrowie, trzymajmy się wszystkich przepisów związanych z ograniczaniem transmisji wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie chcę poinformować, że zgodnie z rozporządzeniem, które dotarło do nas w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, administracja publiczna będzie funkcjonowała i funkcjonuje bez zakłóceń. Wszystkie prace związane z obsługą mieszkańców, interesantów są i będą wykonywane na bieżąco. Będziemy oczywiście w ramach reżimu sanitarnego przyjmowali Państwa i te sprawy będą rozpatrywane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za przedstawione sprawozdanie i za te informacje dodatkowe, również bardzo ważne. Czy w tym momencie są pytania do przedstawionego sprawozdania? Bardzo proszę, jako pierwszy zgłasza się pan radny Kazimierz Wnuk. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu, zaproszeni goście. Do sprawozdania pana burmistrza mam właściwie dwa pytania. Pierwsze dotyczące poziomu wyszczepialności w naszej gminie. W sprawozdaniu jest napisane, że jedną dawkę przyjęło około 59% ogółu mieszkańców. W pełni zaszczepieni to 56,5% ogółu mieszkańców. Ja mam tu pytanie, czy wiadomo, ile osób przyjęło już trzecią dawkę? To jest jedno pytanie. A drugie bardzo koresponduje z tym tematem tak szeroko omówionym przez pana burmistrza. Mianowicie, jakie dodatkowe działania zostaną podjęte w gminie, jeżeli sytuacja ulegnie znacznemu pogorszeniu, ponieważ eksperci twierdzą, że w połowie lutego dobowa liczba zachorowań może wynieść nawet 160 tysięcy. To jest bardzo pesymistyczny wariant. No, miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Czy mógłbym prosić o kilka słów? Tak jest. Szanowni panie przewodniczący, szanowny panie radni, szanowni Wysoka Rado, szanowni radiosłuchacze. Jeżeli chodzi o informację dotyczącą trzeciej dawki, to ich na ten moment nie posiadam, ale postaramy się je uzyskać, jeśli to będzie możliwe i przekażemy Państwu. Natomiast jeżeli chodzi o to, co może się dziać, my jesteśmy zobligowani tutaj w ramach zarządzania kryzysowego, czy podlegamy wszystkim decyzjom wojewody, czyli my praktycznie uczestniczymy i słuchamy wszystkich zarządzeń, decyzji, które płyną z rządowego sztabu zarządzania kryzysowego za pośrednictwem pana wojewody i stosujemy się do tych zaleceń, do tych poleceń, które są na nas nakładane. Tak chociażby jak dzisiaj wspomniane przeze mnie zarządzenie numer 1 wojewody z tego roku dotyczące przekazania władztwa chociażby nad Strażą Miejską do policji. Wszystkie te kwestie związane z pandemią są przez nas monitorowane, aczkolwiek, tak jak pan radny powiedział, sytuacja jest bardzo trudna. Nie mam władztwa dotyczącego zamykania bądź otwierania szkół. To są również decyzje szczebla wyższego. Także tutaj my możemy i będziemy monitorowali tę sytuację, będziemy wykonywali wszystkie nakładane na nas polecenia i zarządzenia, rozporządzenia. Te wszystkie polecenia będą, tak jak do tej pory, przez nas wykonywane i będziemy przede wszystkim starali się pomagać naszym mieszkańcom w zakresie, tak jak tutaj wcześniej dzisiaj wspominałem, w zakresie dostępności do żywności, leków osobom starszym, czy do szczepień, tak jak do tej pory. W naszej gminie wykonujemy te zadania nawet ponad to, co jest zalecane z zewnątrz. Czyli my tutaj dodatkowo staramy się docierać do naszych mieszkańców i im bezpośrednio, szczególnie osobom starszym, samotnym, pomagać, czy w zakupie żywności, czy w zakupie leków, czy w dostarczaniu zaopatrywaniu we wszelkiego rodzaju sprawy związane z codziennym funkcjonowaniem. Jeżeli chodzi o urząd również i wszystkie jednostki, wszystkie spółki związane z naszą pracą będą pracowały tak jak do tej pory, natomiast w reżimach nakładanych na nas z zewnątrz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i bardzo proszę pani radna Halina Michowska, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, radiosłuchacze. Ja mam pytanie do pana burmistrza odnośnie dnia 28 grudnia, gdzie pan burmistrz uczestniczył w 40. walnym zebraniu członków Związku Miast Gmin Nadnoteckich, gdzie tam zostały podjęte na spotkaniu uchwały kierunkowe. Interesuje mnie, jakie inicjatywy będzie się podejmować zmierzające do rozwoju tych śródlądowych dróg wodnych,
bo wspomina Pan w sprawozdaniu o zadaniach zmierzających do poprawy parametrów technicznych szlaku wodnego. Czy jeszcze jakieś inicjatywy, na pewno jakieś będą podejmowane i jakie? Bardzo bym prosiła o odpowiedź. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Radna, Wysoka Rada, radiosłuchacze. Związek Miast Gmin Nadnoteckich stoi na progu nowych wyzwań. Jeżeli chodzi o to, o czym wspomniała Pani Radna, to jako przedstawiciele samorządów z trzech województw, województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, staramy się, aby w związku po pierwsze była jak największa liczba samorządów, żebyśmy stanowili pewną ciągłość i to się już udaje. To ma bardzo duże znaczenie, bowiem jako samorządy skupione wokół biegu rzeki Noteć mamy w tym momencie większą możliwość lobbowania, oddziaływania w gremiach wyższych naszego państwa, począwszy od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej po parlamentarzystów, czyli posłów i senatorów, w zakresie spojrzenia na ważność tego szlaku i konieczność tutaj nakładów inwestycyjnych, to co spojrzeliśmy, o czym przed chwilą Pani powiedziała, szczególnie w zakresie uregulowania przepływów wody, śluz, koryta. Zdajemy sobie sprawę, i to już wcześniej też podkreślałem, i Związek jest tego świadomy, że rzeka Noteć jako rzeka Noteć nie stanie się już szlakiem gospodarczym, bowiem uwarunkowania środowiskowe, uwarunkowania meandrowania rzeki powodują, że współczesne barki po tej rzece pływać już nie będą. Mogą pływać co najwyżej barki o mniejszym tonażu. Natomiast Związek postawił sobie za zadanie, aby działać w kierunku tego, żeby rzeka Noteć była rzeką zaopatrzoną dobrze w wodę, żeby były śluzy, żeby była tak naprawdę przy pomocy śluz również kontynuowana czy realizowana retencja korytowa, bo tak to chodzi, tak to działa. Czyli zależy nam bardzo, żeby na Noteci były sprawne, wyremontowane śluzy i to się dzieje. Krok po kroku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, również na wniosek naszego związku, spogląda na te problemy, zdobywa środki i kolejne śluzy są remontowane, począwszy tutaj głównie już od Brdy w kierunku kanału Bydgoskiego i też dalej w kierunku Nakła. I dalej też już prace takie, niektóre przygotowawcze, niektóre remontowe, bieżące są podejmowane. Natomiast główne zadanie związku i to, co wybrzmiało w strategii, którą przyjęliśmy na ostatnim naszym zgromadzeniu, to jest współdziałanie, a właściwie wspólne działanie wszystkich samorządów z województw lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego tworzących związek, ale nie tylko, bo chcemy zaprosić do udziału tutaj jeszcze Gorzów, chcemy zaprosić tutaj Bydgoszcz, abyśmy wspólnie tworzyli i stworzyli w ciągu najbliższych kilku lat działania o charakterze umożliwiającym turystykę również zorganizowaną. I takie są wyzwania naszego związku. Jest to jakby coś nowego, coś, co do tej pory nie miało tak silnego wydźwięku, a jest to związane między innymi z tym, że samorządy wzdłuż Noteci poczyniły szereg inwestycji w zakresie budowy marin, przystanków wodnych, które w tej chwili należałoby jak najbardziej komplementarnie próbować wykorzystać. I tutaj w strategii zostały opisane konkretne działania, które będziemy starali się jako związek wykonywać. To już w tej chwili przechodzimy w taki etap już bardzo realnej pracy w zakresie rozwoju przede wszystkim takiego działania wspólnego rozwoju turystyki opartej na walorach Noteci i jej okolic. Pierwsze już działania będą w tej chwili planowane w najbliższym czasie i tutaj Związek zamierza, może zdradzę rąbkę tajemnicy, który jeszcze szerzej nawet w Związku nie został zaprezentowany, ale Jesteśmy w jednym z miast założycielskich w Nakle nad Notecią. Szanowni Państwo,
Będziemy starali się wychodzić po środki i już takie rozmowy pierwsze przeprowadziłem, już nie tylko do instytucji krajowych, ale do instytucji europejskich. Związek zamierza, jeśli tylko zarząd i zgromadzenie się zgodzi, a myślę, że się zgodzi, to jesteśmy, ja już jestem po wstępnych rozmowach, żebyśmy przygotowali jako związek wspólny projekt o charakterze integrującym, turystycznym, który chcemy zaprezentować w Brukseli i spróbować zdobyć na realizację tego projektu pieniądze. Takie mamy zamierzenia po to, aby jak najbardziej tutaj działać na Noteci, a Noteć jest elementem szlaku wodnego nazywanego drogą wodną z Europy Zachodniej aż do Kaliningradu, czy Kłajpedy, tak to się też często mówi, czyli na wschód Europy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Bożych-Kubacka, ad vocem widzę. Proszę bardzo, pani radna. Tak, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście. Ja chciałam, właściwie bałam się tego pytania zadawać, bo zadaję je często i nie chciałam już na tej sesji, ale skoro temat Noteci został wywołany. Panie burmistrzu, czy coś już się wyjaśniło w sprawie nadbrzeża naszego nieszczęsnego? Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani radna, Wysoka Rado, szanowni radiosłuchacze. Jestem tutaj w kontakcie z panem dyrektorem Grzegorzem Smytrym. Nie dalej jak przedwczoraj rozmawiałem na szereg innych tematów, ale również ten poruszyłem, związany właśnie z naszym nabrzeżem. I pan Grzegorz Smytry, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, przekazał mi dla mnie smutną informację, bowiem sprawa jest w sądzie, i RZGW czeka na wyznaczenie terminu rozprawy z wykonawcą, z którym rozwiązano umowę, bowiem problem dotyczy rozliczenia i jakby zwrotu, przekazania zwrotnego do RZGW placu budowy, czyli naszego tutaj nabrzeża przy Noteci. Nie są to dobre informacje, ale niestety pan dyrektor takie mi przekazał te informacje i one, no czy niestety w tym sensie, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, pan dyrektor mówi, że nie jest w stanie przewidzieć, kiedy sąd wyznaczy termin rozprawy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze ktoś z pań panów radnych ma pytanie do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę, nikt się nie zgłasza się do dyskusji, a więc dziękuję za przedstawione sprawozdania i za odpowiedzi na pytania państwa radnych. Przechodzimy więc dalej, punkt czwarty, a więc podjęcie uchwał w sprawach. Jako pierwszy projekt, to jest projekt zmieniający uchwałę nr 27 551 na 2016 Rady Miejskiej na Notecią w sprawie opłaty prolongacyjnej i tu bardzo proszę panią dyrektor Wydziału Finansowo-Budżetowego, panią Hannę Kozłowską o przedstawienie tego projektu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Nakle nad Notecją w sprawie opłaty prolongacyjnej. Zmiana dotyczy rezygnacji z naliczania i poboru opłaty prolongacyjnej do dnia 31 grudnia 2022 roku. W przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Nakło nad Notecią na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19. Uchwała była omawiana na posiedzeniach komisji. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo za przedstawienie tego projektu. Czy w tym momencie są jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu?
Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały oznaczony w porządku obrad jako punkt 4b. Pozwolę sobie przedstawić ten projekt. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4c. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie przekazania wniosku według właściwości. Pozwolę sobie odczytać ten projekt. Paragraf, podstawę prawną pomijam, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy: przekazuje się burmistrzowi miasta i gminy Nakle nad Notecią wniosek dotyczący zmiany organizacji ruchu na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią. Paragraf drugi: zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią do przekazania wniosku według właściwości oraz do poinformowania wnioskodawcy. Paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Krótkie uzasadnienie. Do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w dniu 31 grudnia 2021 roku wpłynął wniosek dotyczący zmiany organizacji ruchu na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią. Stosownie do paragrafu 79 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta i Gminy Nakle nad Notecią, przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią przekazał przedmiotowy wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Członkowie komisji po zapoznaniu się z całą dokumentacją w wyżej wymienionej sprawie jednomyślnie postanowili o przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością do burmistrza miasta i gminy Nakle nad Notecią. To jest projekt wypracowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Projekt był omawiany na wszystkich komisjach przez przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Widzę, że zgłasza się pan radny Daniel Kończak. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szacowna komisjo skarg i wniosków. Pragnę tutaj tylko zauważyć, że tak jak pan przewodniczący podkreślił, wniosek wpłynął 31 grudnia, dotyczył on zmiany organizacji ruchu. Wniosek został następnie skierowany do pana burmistrza. Pragnę tylko tutaj dodać, że tak jak wszyscy pamiętamy, kilka miesięcy temu ja również wystąpiłem z takim wnioskiem dotyczącym zmiany organizacji ruchu na ulicy Norwida i komisja zawnioskowała o przekazanie tego wniosku do pana starosty, czyli tutaj dwie identyczne sytuacje, a dwa różne wnioski komisji. Ja bym prosił, ażeby komisja w przyszłości ujednoliciła stanowisko dotyczące uzgadniania organizacji ruchu, bo mamy dwa identyczne przypadki, a dwa różne wnioski komisji. I tutaj mieszkańcy ulic mogą czuć się trochę zdezorientowani w takiej sytuacji, że w jednym przypadku wniosek jest skierowany do pana burmistrza, a w identycznym do pana starosty, co może trochę przedłużyć postępowanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Projekt kolejno oznaczony w porządku obrad jako punkt 4d. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie rozpatrzenia petycji. Podstawę prawną pominę. Paragraf pierwszy: nie uznaje się petycji złożonej przez Fundację imienia Nikoli Tesli w dniu 22 grudnia 2021 roku w zakresie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości, wydania zakazu stosowania kwarantan, izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA wszystkich producentów z powodów podanych w uzasadnieniu. Paragraf drugi: zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią do powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia. I paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią: w dniu 22 grudnia 2021 roku wpłynęła petycja w zakresie wydania zakazu maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości, wydania zakazu stosowania kwarantan, izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA wszystkich producentów. Stosownie do paragrafu 79 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przewodniczący Rady Miejskiej przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zgodnie z artykułem 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Rada nie ma upoważnienia ustawowego do uchylenia aktów wyższego rzędu. W związku z powyższym członkowie komisji uznają wniesioną petycję za bezzasadną. Uzasadnienie podpisane przez przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, który projekt uchwały omawiał na wszystkich komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Bardzo proszę o głosowanie. Czekamy jeszcze na wyniki. Pan Rady Sławomir Kraiński, jeszcze proszę, jeśli tutaj nie ma problemów technicznych, o głosowanie. Dziękuję serdecznie. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejno oznaczony w porządku obrad jako punkt 4e. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie rozpatrzenia petycji. Podstawę prawną pominę. Paragraf pierwszy, uchwała się co następuje. Paragraf pierwszy: nie uwzględnić petycji złożonej przez Radę Sołecką wsi Paterek w dniu 24 listopada 2021 roku w zakresie przeznaczenia byłego budynku przedszkola na Wiejski Dom Kultury oraz filię Gminnej Biblioteki Publicznej z powodów podanych w uzasadnieniu. Paragraf drugi: zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią do powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. I paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią: w dniu 24 listopada 2021 roku wpłynęła petycja w zakresie przeznaczenia byłego budynku przedszkola na Wiejski Dom Kultury oraz filię Gminnej Biblioteki Publicznej. Stosownie do paragrafu 79 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Członkowie komisji na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz uzyskanych informacji ustalili, że budynek jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga ogromnych nakładów finansowych. Rada pomimo całej przychylności wnioskodawcom petycji nie może uznać na tę chwilę jej za zasadną, gdyż jest niemożliwa do wykonania ze względu na ograniczone możliwości finansowe oraz rozpoczęte inwestycje gminne. Uzasadnienie podpisane przez przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tutaj pan przewodniczący komisji omawiał projekt uchwały na poszczególnych komisjach. Tutaj sprawa była rozpatrywana już od grudnia ubiegłego roku, dyskutowana. Czy w tym momencie są jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 18 radnych. Głosów przeciw nie było. 3 osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Projekt kolejny, oznaczony w porządku obrad jako punkt 4F. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ślesin, gmina Nakło nad Notecią. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4G. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy najmu w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy najmu w miejscowości Nakło nad Notecią. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czekamy na wyniki. Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony jako punkt 4H. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Trzeciewnicy. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu?
Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny, oznaczony w porządku obrad jako punkt 4i. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakle nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4J. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakle nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy dzierżawy w miejscowości Potulice. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony jako punkt 4K. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakle nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku jako punkt 4L. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakle nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4M. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakle nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu?
Proszę o głosowanie. Pani Przewodnicząca Jolanta Tadych jeszcze, poproszę, jeśli chyba, że są problemy techniczne, to proszę o informację. Nie mogę zagłosować, Panie Przewodniczący. To proszę już tutaj się z biurem Rady, już jest kontakt, także chwilę jeszcze poczekamy za momencik. Nie mam wyniku głosowania, nie mam tabeli, nie włączyło się. Poproszę tutaj może z biura rady o sprawdzenie, czy jest problem techniczny i proszę o chwilę cierpliwości. Dziękuję bardzo, już udało się problem rozwiązać, a więc głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I to był projekt 4N, a więc kolejny projekt uchwały oznaczony w porządku obrad jako punkt 4O. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? A przepraszam, bo chyba się tutaj faktycznie zagalopowałem. Tak jest, przepraszam bardzo, tak, bo tutaj sobie zaznaczyłem, a więc przepraszam, a więc jeszcze raz przedstawię projekt, dokładnie projekt uchwały oznaczony w porządku obrad jako punkt 4N. A więc przepraszam bardzo, odczytam jeszcze raz. Już momencik. Dobrze, czyli projekt oznaczony w porządku obrad jako punkt 4N. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu? Oczywiście projekt oznaczony jako punkt 4N w naszym porządku. Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 21 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I teraz przechodzimy do projektu oznaczonego w porządku obrad jako 4O. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny, oznaczony w porządku obrad jako punkt 4p. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny, oznaczony w porządku obrad jako punkt 4Q. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny, oznaczony w porządku obrad jako punkt 4R. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie ma, więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie.
Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4S. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4T. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4U. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4V. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 21 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4W. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4X. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma, więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4Y. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4Z. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakle nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4BB. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice, omawiany był na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma, przechodzimy więc do głosowania. Proszę bardzo. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 20 radnych. Jedna osoba przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Kolejny projekt oznaczony w porządku obrad jako punkt 4cc. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice, był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 20 radnych, jeden głos przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4DD. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Radnych jest za, przeciw, kto wstrzymuje się? Proszę o głosowanie. Pani Przewodnicząca Monika Młynarczyk jeszcze, bardzo proszę. Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 20 radnych, jeden głos przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta większością głosów. Projekt kolejny oznaczony jako punkt 4EE. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 20 radnych, jeden głos przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta większością głosów. Projekt kolejny oznaczony jako punkt 4FF. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma. Przechodzimy do głosowania.
Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 20 radnych. Jeden głos przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4GG. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakle nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w punkt 4. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4II. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Było omawiane komisjach, pytania, uwagi. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Można głosować, proszę bardzo. Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4JJ. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4KK. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią.
był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4LL. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony jako punkt 4MM. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4NN. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma, przechodzimy więc do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4OO. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu?
Dziękuję. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny, oznaczony jako punkt 4PP, jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I projekt kolejny, oznaczony w porządku obrad jako punkt 4QQ, jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czekamy na, aż wszyscy zagłosują i czekamy na wyniki. Dziękuję. Mamy już wszystkie głosy, a więc zgłosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny, oznaczony w porządku obrad jako punkt 4RR, jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 21 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt oznaczony jako punkt 4SS. Jest to projekt uchwały, który został wprowadzony do porządku obrad na dzisiejszej sesji, dlatego też przeczytam projekt w całości wraz z uzasadnieniem. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej uchwały numer 44 łamane na 941 na 2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji dofinansowania.
Podstawę prawną pominę, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale numer 44/941/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji dofinansowania. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 3 stycznia 2022 roku, pozycja 16, wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 3, ustęp 3 otrzymuje brzmienie: termin ustala się w punkcie pierwszym, ustala się od 1 stycznia do 30 października każdego roku lub do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie na dany rok. W punkcie drugim ustala się od 1 stycznia do 30 września każdego roku lub do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie na dany rok. W punkcie trzecim ustala się od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Nakło nad Notecią. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do wniosków złożonych od dnia 10 stycznia 2022 roku. I uzasadnienie. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy podjęło uchwałę w sprawie nieważności uchwały numer 44/941/2021. Tutaj zwracam uwagę, w tym projekcie, który Państwo dostaliście, w tym uzasadnieniu, tutaj oczywista omyłka, tak, bo jest łamane na 202, brakuje tej jedynki, tak, a jest tutaj łamane na 2021, tak. Tak powinno być. Z dnia 23 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w części dotyczącej paragrafu 3 ustęp 3 punkt 2 i paragraf 9 Kolegium RIO uznało, że uchwała Rady Miejskiej narusza artykuł 403 ustęp 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz artykuł 433 ustęp 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne poprzez scedowanie na organ wykonawczy kompetencji organu stanowiącego do ustalenia zasad udzielania dotacji w zakresie określenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji. Stwierdzono też naruszenie artykułu 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska poprzez wprowadzenie w paragrafie 9 uchwały zapisu dotyczącego możliwości kontroli osiągniętego efektu ekologicznego związanego z modernizacją ogrzewania przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy o dotację celową, to jest zapisu wykraczającego poza kompetencje organu stanowiącego do ustalenia zasad udzielania dotacji. Konieczne jest wprowadzenie zmian do uchwały zgodnie z uchwałą Kolegium RIO, a więc tak jak tutaj przedstawiałem podczas wprowadzania projektu do porządku obrad, jest to projekt, który uwzględnia tę uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Bardzo proszę, czy w tym momencie są jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały. Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 21 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo za wszystkie głosowania. Wyczerpaliśmy tym samym ten punkt czwarty dotyczący podjęcia uchwał. Przechodzimy więc dalej. Mamy punkt piąty. I punkt piąty jest to informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią w ocenie Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Te informacje o stanie tego bezpieczeństwa i porządku publicznego zostały przygotowane
i szczegółowo omawiane były na wszystkich komisjach. Informacje przedstawiali pan komendant Straży Miejskiej, pan Roman Frąckowiak oraz kierownik referatu zarządzania kryzysowego i komendant OSP w Nakle-Notecią, pan Krystian Płatek. Było to szeroko dyskutowane na komisjach, ale proszę bardzo, jeśli w tym momencie są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi, o coś chcielibyście państwo zapytać, to proszę bardzo, proszę się zgłaszać, jeśli jest taka wola. Nie widzę, a więc jak rozumiem, wszystko zostało na komisjach wyjaśnione. Ja w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować panom komendantom, panu komendantowi Romanowi Frąckowiakowi oraz panu komendantowi Krystianowi Płatkowi za po pierwsze przygotowanie tego sprawozdania i tej informacji oraz przekazanie radnym, ale przede wszystkim za działania, które były podejmowane w tym 2021 roku. Oczywiście szereg z tych działań, które państwa jednostki, panów jednostki podejmowały, tak były związane z sytuacją, w której się znaleźliśmy, a więc z tymi działaniami związanymi z pandemią, a więc tym bardziej i w moim imieniu własnym, ale myślę, że tutaj jestem wyrazicielem całej Rady Miejskiej, serdecznie za te działania dziękujemy i życzymy, żeby ten bieżący rok 2022 był spokojniejszy, tak, i jak najmniej tych interwencji i działań, które musicie państwo w ramach jednostek podejmować. Więc jeszcze raz dziękujemy i życzymy powodzenia w tym bieżącym roku 2022. Punkt kolejny to jest punkt szósty dotyczący, jest to informacja o stanie, informacja z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gorzeń i miejscowości Kaźmierowo. Szanowni Państwo, zgodnie z naszą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisem tej ustawy przewodniczący Rady informuje radnych na sesji Rady o wynikach konsultacji, stąd taka informacja została przygotowana, została państwu przekazana, ale pozwolę sobie ją odczytać. Informacja z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gorzeń i miejscowości Kaźmierowo stanowiącej część miejscowości Gorzeń w przedmiocie wydzielenia dwóch jednostek osadniczych Gorzeń Wieś i Kaźmierowo Wieś bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego. W dniu 25 listopada 2021 roku Rada Miejska w Nakle nad Notecią podjęła uchwałę numer 42/920/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gorzeń i miejscowości Kaźmierowo stanowiącej część miejscowości Gorzeń w przedmiocie wydzielenia dwóch jednostek osadniczych Gorzeń Wieś i Kaźmierowo Wieś bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego. Konsultacje polegały na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytanie, czy opowiada się pani za wydzieleniem dwóch jednostek osadniczych Gorzeń Wieś i Kaźmierowo Wieś wchodzących w skład sołectwa Gorzeń. Konsultacje przeprowadził zespół w składzie pani radna Halina Michowska, pani radna Ewa Hoppe-Kowalska, pan radny Dariusz Domek, pan Roman Berejt, pani Angelika Kaczmarek, pani Jolanta Sobieraj i pan Jarosław Warmke. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej na podstawie karty konsultacyjnej stanowiącej załącznik do protokołu. Konsultacje odbywały się w okresie od 6/2021 roku do 5 stycznia 2022 roku w punktach konsultacyjnych Gorzeń w Świetlicy Wiejskiej, Nakło nad Notecią, to było Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, pokój numer 9. W następujących dniach, poniedziałek 6 grudnia od 15 do 17, wtorek 14 grudnia od 15 do 17, wtorek 21 grudnia od 15 do 17, wtorek 28 grudnia od 15 do 17, środa 5 stycznia już tego roku od 15 do 17. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych byli wyłącznie mieszkańcy miejscowości Gorzeń i Kaźmierowo, posiadający czynne prawo wyborcze.
No i na dzień 6 grudnia 2021 roku były to 332 osoby, w tym mieszkańcy Gorzenia 280 osób i Kaźmierowa 52 osoby. Jeśli chodzi o wyniki konsultacji, to w konsultacjach wzięło udział 49 mieszkańców, w tym 43 mieszkańców Kaźmierowa i 6 mieszkańców Gorzenia. Wszystkie oddane głosy, łącznie 49, były za wydzieleniem dwóch jednostek osadniczych, Gorzeń Wieś i Kaźmierowo Wieś, wchodzących w skład sołectwa Gorzeń. Tak jak powiedziałem, ta informacja wcześniej została już Państwu przekazana, ale żeby tutaj ten nasz obowiązek zrealizować, pozwoliłem sobie ją w całości odczytać. I punkt kolejny, punkt 7, to są sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w tym informacje o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach. Już momencik, odnajdę ten punkt. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie na piśmie. Czy w tym momencie ktoś z pań, panów radnych chciałby przedstawić taką interpelację bądź zapytanie, które ma na piśmie? Oczywiście należy je dostarczyć również do Biura Rady Miejskiej. Jeśli są takie, to proszę bardzo o zgłoszenie. Nie widzę, a więc zostając w tym punkcie 7, kilka informacji ze spraw bieżących Rady Miejskiej. Tutaj oczywiście pan burmistrz w swoim sprawozdaniu też mówił o tych wydarzeniach, w których czy uroczystościach, w których uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Z tych ważniejszych to 27 grudnia obchody Święta Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Były między innymi składane kwiaty pod pomnikiem wdzięczności Wojsku Polskiemu na Nakielskim Rynku oraz na cmentarzu przy mogile powstańczej i grobie Antoniego Nackakuły. Tutaj Radę Miejską reprezentowało Prezydium Rady Miejskiej. Panie, wraz ze mną były panie przewodniczące, pani Jolanta Tadych oraz pani Monika Młynarczyk, a także państwo radni, pani radna Anna Karolczak i pan radny Kazimierz Wnuk. Złożyliśmy kwiaty w miejscach, które przed momentem wymieniłem. 7 stycznia z okazji 103. rocznicy zwycięskiej bitwy o Ślesień, tak jak pan burmistrz wspominał w swoim sprawozdaniu, wraz z panem burmistrzem składałem kwiaty przy tablicy upamiętniającej powstańców wielkopolskich na cmentarzu, w kaplicy na cmentarzu w Trzeciewnicy oraz później pod tablicą przy zespole szkolno-przedszkolnym w Ślesinie. 20 stycznia z okazji 102. rocznicy powrotu Nakła do Macierzy złożyłem kwiaty w imieniu Rady Miejskiej pod pomnikiem na Nakielskim Rynku. Dzień później, 21 stycznia, w 77. rocznicę wyzwolenia obozu niemieckiego w Potulicach odbyły się uroczystości, no oczywiście na tyle, na ile w tym reżimie jest to możliwe. W imieniu Rady Miejskiej kwiaty złożyły panie radne, pani radna Anna Karolczak oraz pani radna Mieczysława Palicka. Dziś przed sesją rano również na Kielskim Rynku pod pomnikiem były składane kwiaty z okazji rocznicy wyzwolenia Nakła spod okupacji hitlerowskiej. Tutaj Radę Miejską reprezentowała pani przewodnicząca, pani Monika Młynarczyk. Tradycyjnie w Radni Rady Miejskiej brali udział w bieżących odbiorach robót budowlanych i modernizacyjnych. To tyle z tych najważniejszych informacji, a więc myślę, że możemy przejść do punktu kolejnego, punkt 8, wolne głosy, wnioski i informacje. I bardzo proszę w tym punkcie, czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, jest
Pierwsze zgłoszenie, pani radna Katarzyna Bożych-Kubacka. Proszę bardzo, pani radna. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście, drodzy internauci i radiosłuchacze. Ja zwracam się z wnioskiem o rozważenie możliwości i zasadności postawienia lustra na skrzyżowaniu ulicy Bydgoskiej z ulicą Księdza Piotra Skargi. Mieszkańcy zwracają mi uwagę, że lustro w tym miejscu, poprawiając widoczność, upłynniłoby ruch pojazdów wjeżdżających od strony ulicy Potulickiej. Kiedyś był tam znak stop i nie było takiej potrzeby. Teraz, gdy go nie ma, trzeba i tak się zatrzymywać, by widzieć wyjeżdżających z ulicy Księdza Piotra Skargi, a myślę, że to jest niepotrzebne. Drugi wniosek dotyczy prośby o naprawę przystanku na ulicy Poznańskiej. Tam od dłuższego czasu brakuje już dwóch ścian bocznych. Jednocześnie proszę o zamówienie tych ścian z mocniejszego materiału. Powiem nawet, być może śmiesznie to zabrzmi, ale z takiego materiału wandaloodpornego, bo wiadomo, że te przystanki nasze niestety cały czas są niszczone przez chuliganów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Anna Karolczak jako kolejna. Proszę bardzo. Nie słyszymy pani radnej. Widzę, że jest tutaj mikrofon wyłączony, wyciszony, więc... Przepraszam, już jest dobrze. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki i koledzy radni, chciałabym przedstawić wniosek radnych, to jest pani Mieczysławy Palickiej, Anny Karolczak, Zdzisława Sela oraz zarządcy cmentarza pani Barbary Malikowskiej. Wniosek dotyczy podjęcia prac związanych z powiększeniem terenu cmentarza komunalnego w Paterku. Cmentarz komunalny w Paterku położony jest na działkach numer 451 i 452 o powierzchni 5852 m2. Administratorem jest burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią. Na naszym cmentarzu jest około 20-25 pochówków zmarłych z Paterka i okolic w ciągu roku. Część tych pochówków to zmarli, którzy mają swoich krewnych pochowanych na cmentarzu i wykorzystują stare groby. Pozostali nowe miejsca na pochówki. W szybkim tempie ubywa miejsc na nowe groby. W związku z tym prosimy o rozpoczęcie działań mających na celu powiększenie terenu naszego cmentarza. Na nowej części też no, chcielibyśmy, żeby po prostu może podjąć też takie prace, żeby powstały tak zwane kwatery przeznaczone do pochówku spopielonych ciał. I podpisy radnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie tego wniosku i bardzo proszę pani radna Ewa Haberska. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki, koledzy radni, szanowni słuchacze. Chciałabym poinformować państwa i podziękować panu burmistrzowi. Z jakiej okazji? Od wielu lat Zarząd samorządu mieszkańców numer 11 w Nakle nad Notecią występował z wnioskiem o naprawę ulicy Szkolnej i ulicy Kazimierza Wielkiego Dolnego Tarasu w Nakle nad Notecią. Z tego, co się dowiedzieliśmy, będą takie prace wykonywane. W związku z powyższym 28 grudnia odbyły się rozmowy panów burmistrzów, pana Sławomira Napierały i pana Piotra Kalamona. Do tych rozmów zostałam zaproszona i tutaj bardzo dziękuję i ukłon w stronę panów burmistrzów, że nie zapomnieli o przewodniczącym tego okręgu celem omówienia prac remontowych na terenie osiedla Kazimierza Wielkiego. Bardzo dziękuję za pozyskane środki, panie burmistrzu, i bardzo dziękuję za wolę tutaj wykonywania prac na terenie naszego osiedla, również w porozumieniu tutaj z
prezesem spółdzielni mieszkaniowej Chrobry. Wiem o zakresie prac, jakie będą wykonywane. Jestem niezmiernie zadowolona i oczekuję rozpoczęcia i zakończenia tychże prac. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę pani radna Ewa Hoppe-Kowalska. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, drodzy słuchacze. Ja mam dwa wnioski. Pierwszy to zwracam się ponownie z prośbą o naprawienie odcinka drogi gruntowej. Jest to ulica Wiejska, która jest położona wzdłuż Karpników. Jest to równoległa do ulicy Wiejskiej, tej, która idzie wzdłuż wsi. Odcinek ten, który podczas deszczu czy roztopów ma problem z wyjechaniem z własnej posesji. Bardzo często musi korzystać z pomocy sąsiadów, aby go wyciągano. Proszę o interwencję w tej sprawie. Druga rzecz to wniosek o zalewanie posesji na ulicy Wiejskiej numer 63 podczas deszczu. Woda spływa z górki i na podwórko. Nadmieniam, iż na ulicy Wiejskiej nie ma deszczówki, tam deszcz nie ma żadnych studzienek i ta woda po prostu nie ma gdzie ściec. Bardzo proszę o załatwienie tych wniosków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Halina Michowska, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie. Chciałabym tutaj złożyć podziękowanie na ręce panów burmistrzów. Otóż w końcu grudnia w Ślesinie w 2021 roku przy ulicy Dworcowej na wysokości posesji 2022 została naprawiona droga, gdzie w zeszłym roku wskutek nawałnic została ona w części rozmyta. Ja składałam interpelację w tej sprawie, ponieważ mieszkańcy posesji, jednej z posesji, nie mogli nawet wjeżdżać na swoje podwórko ze względu na takie zniszczenia. I właśnie w końcu grudnia został tam położony pasek asfaltu. Dziękujemy za tą naprawę w imieniu mieszkańców Ślesina. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Kraiński, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy gminy Nakło nad Notecią. Po poprzedniej grudniowej sesji Rady Miejskiej mam kilka refleksji, z którymi chciałbym się z państwem podzielić. Jak wiemy, tutaj od początku kadencji próbujemy współpracować dla wspólnego dobra naszych mieszkańców, naszej gminy. Ostatnie wystąpienie wydaje się, że no nie wszystkim zależy na utrzymaniu tej jedności, ponieważ tylnymi drzwiami wkrada się polityka jakaś ogólnokrajowa. Nie wiem, trudno mi to zdefiniować. Jak wiemy, proszę państwa, politykowanie nie służy dobrej współpracy i nie buduje dróg i chodników, pani radna. Myślę, że powinniśmy się raczej skupić na budowaniu, tworzeniu pozytywnego klimatu sprzyjającemu pozyskiwaniu takich zewnętrznych środków dla dobra naszych mieszkańców. Chociażby, tak jak tutaj wspomniała pani radna, budowy Kazimierza Wielkiego, ulicy, która tutaj z rządu udało się pozyskać na te środki, z czego się bardzo cieszę i kibicuję, żeby ta budowa wszystko szło tak, jak trzeba. Mam taką tutaj, jeżeli klub Platformy Obywatelskiej chce się jakoś wyróżnić, to proszę bardzo, podpowiem. Nakło nad Notecią potrzebuje wielu inwestycji. Nie wiem, no remont amfiteatru, czy budowa wielu dróg, na które mieszkańcy czekają od dziesiątek lat. To byłoby coś, prawda? Może samorząd województwa, którym współrządzi Platforma Obywatelska, pomoże? Panie przewodniczący, czy różnego rodzaju manifesty czy odezwy polityczne na łonie samorządu terytorialnego, lokalnego, naszego, to dobry pomysł? Czy obrady sesji Rady Miejskiej są odpowiednim miejscem? Zwłaszcza, proszę państwa, w przeddzień Bożego Narodzenia, gdzie wiele osób jest już skupionych na godnym obchodzeniu świąt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem widzę pani przewodnicząca Monika Młynarczyk. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, radiosłuchacze, internauci. Ja chciałam tutaj się odnieść do tej wypowiedzi. Chciałam zaznaczyć, że w porządku obrad cały czas mamy jeszcze punkt wolne głosy i wnioski.
I proszę nie odbierać tej mojej wypowiedzi personalnie, czy odnośnie klubu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że każdy ma z nas prawo wypowiadać to, co myśli. Od tego też jest sesja. Tym bardziej, że sytuacja też pokazała, że wiele osób potwierdza też ten głos, o którym mówiłam. I myślę, że chociażby to, co się stało z tą ustawą Lex TVN i to, w jaki sposób postąpił pan prezydent, również pokazuje, że jednak wasza partia też skłoniła się ku pewnej refleksji. Jeszcze mamy prawo wyrażać swoje zdanie. Tym bardziej, że zostało jej ono podzielane też przez wiele osób, a my jako Klub Koalicji Obywatelskiej też chcemy, żeby ten głos był słyszalny i przedstawiać ten głos, który wyrażały osoby, chociażby te, które brały udział w pewnego rodzaju manifestacjach. Czy rząd naprawdę nie ma ważniejszych spraw, problemów niż poruszanie tematów światopoglądowych czy naruszających prawo, czy poruszających ryzyko zakładania jakichś pozytywnych relacji z innymi państwami, czy naruszanie tych pozytywnych relacji z innymi państwami? Przecież mamy realne problemy. Walka z pandemią, inflacja, rosnące ceny energii, rosnące ceny żywności. Temat śmieci, czy sam sposób finansowania oświaty. To są przecież tematy realnie też dotykające nasze samorządy i o tym też musimy mówić. I głos nas radnych również myślę, że jest istotny i powinien mówić o tym, jeżeli widzimy pewne problemy. I proszę naprawdę nie odbierać tego personalnie, czy że moim celem było tutaj zakłócanie jakichś negatywnych czy zakłócanie pozytywnych relacji, które przez lata tak naprawdę wypracowaliśmy. Ale są problemy, które też dotyczą naszych mieszkańców i mamy prawo mówić o tym głośno. Także dziękuję i mam nadzieję, że zrozumieliśmy się dobrze, że chcemy też być wyrażać swój głos, a nie tylko słuszny jest głos państwa, którzy wyrażają i są przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Kraiński, ad vocem, rozumiem, proszę bardzo. Ale prośba, żeby krótko i na temat. Będzie króciutko, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie. Pani radna, ja o drogach i chodnikach, a pani o polityce ogólnokrajowej. Ja powiem krótko. Po czynach ich poznacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pan radny Michał Krzoska, kolejny głos dyskusji. Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, panie burmistrzu. W związku z planowaną w najbliższym czasie przebudową ulicy Powstańców Wielkopolskich, chciałbym w imieniu mieszkańców ulicy zwrócić się z prośbą o włączenie do zadań wynikających z tego przedsięwzięcia również budowy brakującego chodnika od budynku numer 18 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Dąbrowskiego. Jest to długość chodnika na odcinku około 50 metrów i gruntownej naprawy nawierzchni jezdni łączącej te dwie ulice na odcinku około 30 metrów. Poprawi to w znacznym stopniu bezpieczeństwo pieszych. No i warto chyba przy okazji realizowania tak dużej inwestycji i poważnego przedsięwzięcia przeprowadzić również proponowane przeze mnie prace przy jednoczesnym wykorzystaniu firmy przeprowadzającej remont materiałów i w ramach tych samych ograniczeń organizacyjnych dla ruchu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeśli tak, to bardzo proszę o zgłaszanie. Póki co nie widzę kolejnych zgłoszeń. Nie ma, czyli widzę, że tutaj ten punkt został również wyczerpany. Ja oczywiście no, tutaj też w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan burmistrz na początku w tym sprawozdaniu, co
pan radny Kazimierz Wnuk. No zobaczymy, jak ta sytuacja dalej będzie wyglądać, dlatego też jakby kolejne sesje Rady Miejskiej no będziemy też uzależniać od tej sytuacji pandemicznej, tak, czy one będą w trybie zdalnym, czy pewnie tak, bo tu faktycznie no te prognozy są niepokojące, a więc zobaczymy. Oczywiście też mogę tylko przyłączyć się do tego, o czym pan burmistrz mówił na początku, abyśmy dbali o siebie, jeśli możemy, to szczepmy się i tyle. No, kończą się co prawda te ferie zimowe, tak, dla dzieci i młodzieży, ale no, chociaż te ostatnie dni jeszcze życzę tutaj, żeby trochę odpocząć, tak, i nabrać tej siły do tego kolejnego, drugiego semestru. Ale dbajmy o siebie i uważajmy, to przede wszystkim. Dziękuję bardzo, nie ma więcej zgłoszeń w tym punkcie, a więc przechodzimy do punktu 9, to jest zakończenie obrad. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 45. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Jeszcze raz Państwu radnym i wszystkim Państwu biorącym udział w obradach dzisiejszej sesji serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i życzę dobrego popołudnia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, kłaniam się Państwu, do widzenia. Dziękuję. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia.